Tak, więc będę przystępował do wymiany oleju w spodzinie. W pierwszej kolejności odkręcam dolną śrubę spustową. Ciekawe, jak olej mamy. Marmolada. Teraz górną śrubę. Olej jest taki jak kurde. Taki biały. Zawsze wymieniam po sezonie, nie przetrzymuję oleju w spodzinie przez zimę, żeby ewentualnie jak się dostanie jakaś woda, to spowodowała korozję. Przekładnie. Stosuję olej taki. Ulepszony smar przekładniowy Quicksilver, dedykowany do spodzin. Kupiłem sobie do tego taką pompkę. To jest bardzo dobre, praktyczne urządzenie. No nic, olej ścieka tymczasem. Dobrze, olej ze spodziny spłynął. Odstawię go na jakiś czas, zobaczę, czy jakieś kropelki wody się pojawią. Co prawda mi tutaj troszeczkę silnika spłynęło. No, ale zobaczymy. Olej wlewam od dołu. To nie to. Mam przejściówkę do tego jeszcze. Razem z pompką zakupiłem taką przejścióweczkę. Jeszcze coś tu kapie. No jeszcze to troszeczkę poleci. Chyba ja muszę poczekać trochę. Niech on całkowicie spłynie. Dobra. Zaczynamy. Przejścióweczka. Motylki są, które pozwalają wkręcić. O, szczelnie, fajnie to wygląda. Szczelne jest, super. No i dobra. Jedziemy.
się śpieszyć. Olej musi się rozpłynąć. To moja pompka. Nie pompuje. Chwaliłem się chwaliłem. Pompka nie chce pompować. Nie chcę zasysać w oleju. Kurczę, drugi raz używane. A już się zepsuło. Co to za pompka, jak muszę wyżej trzymać olej? Co to za pompka? Lipa. Lipa. Dobra, olej wypłynął. Powietrze. Poczekamy. Dobra, spodzina jest pełna, zakręcamy. Zakręcam górną śrubę. Zakręcam dolne. Dolne podejście. I zakręcam środkę. Trochę oleju poleci. A, to nie szkodzi. Gitara. I wszystko. Olej w spodzinie wymieniony. To by było na tyle. Silnik zdejmuję z pawęży. Stawiam na stojak i do garażyku. Akumulator wymontowany, doładowany. No i czekamy do przyszłego roku. Pozdrawiam.